Witam serdecznie, drogie panienki, na czytaniu miesięcznym. Zobaczymy, co też energię tego tygodnia nam, moi drogie, przyniosą. Odsunę to popielnicę. Smoku wawelski trzymam, żeby nie palić, to trzymam borówki, ale już nie będę jadła, bo przy poprzednich znakach niestety, nawchodziło w mięsnąc zęby i nie mogę sobie pozwolić pokusić się na jedzonko. No ale dobrze, ruszamy. Ruszamy, moi drodzy. Kurde, późno i już energii brak. Energia odpada. Jak będę ziewać, to nie gniewajcie się, po prostu do właśnie. Przepraszam, taka pora. Taka pora już się zrobiła nam i lecimy. Co dla tych naszych panienek? Miesiąc wrzesień przyniesie stabilizacja. Szósteczka. O, kochane. Się będzie działo. Będzie się działo. Będzie się działo. O, ja pierdziu, będą się panny kochać, zakochiwać. O, kurde. O kurde, blaszka. W pracy jakaś strata. A czemuż to? Ale oczyszczenie dacie radę. Dobra. W zdrówku. W zdrówku weźmiemy od tej strony. Niczego nie wiecie. Niczegoż nie wiecie. Moje drogie panienki, wygląda to tak. Energia, stabilizacja. Poczekajcie, wezmę kaweczki troszeczkę, bo naprawdę spada energia totalnie. Którą mamy godzinę? Już czytam, 23:02. Słuchajcie, świetnie. Mamy tak, stabilizacja, słuchajcie, stabilizacja, dzielenie, przypływ pieniążka, uziemienie się, takie porządne uziemienie się, słuchajcie, zebranie swoich pierwiastków, ogrom informacji, ogrom napływ informacji, słuchajcie, spełnienie, spełnienie w każdej dziedzinie życia, tak naprawdę, moje drogie, z tego względu, że nawet jak mamy tutaj tą trójeczkę mieczy, bo mamy tutaj w pracy, odnośnie pracy, czyli coś tracimy, ale poprzez to, że coś straciliśmy, zyskujemy bardzo wiele. Jest nowy pomysł, oczyszczenie, nowa szansa, pójście do przodu. Nie wiemy, że poprzez tą stratę prawdopodobnie, jeżeli chodzi o pracę, słuchajcie, jeżeli chodzi o pracę, to idzie do nas praca. Idzie praca i to taka bardzo fajna praca. Coś, co będzie się rozwijało, być może powoli, ale będzie dawało bardzo dużo, słuchajcie, satysfakcji. Moi drodzy, i teraz tak, jeszcze w energii, jeżeli chodzi o energię, słuchajcie, miesiąca, to mamy tak, pierwsza połowa miesiąca, to jest takie, jest ta stabilizacja, my się gruntujemy, my wiemy, o co chodzi, my w coś inwestujemy, być może w pomysły z przeszłości, tak, jest ta inwestycja, jest tutaj od razu informacja, słuchajcie, że coś do nas przychodzi. Przepraszam, za wcześnie wstałam dzisiaj. No i niestety, i tutaj mamy to naszą wspaniałą, słuchajcie, gwiazdeczkę, która nam przyświeca przy calusieńkim rozkładzie. Rozkład jest bajeczka, bym powiedziała, no nic ująć, nic dodać, nie dodam nawet po jednej karcie nie dodam, bo chociażbym chciała, to nie dodam, aż mam bananka, słuchajcie, mimo że późno mam bananka, bo energie, słuchajcie, panienki są bajeczka dla nas. I teraz tak, jeżeli chodzi o miłość, o coś przyjdzie powalczyć o nowe uczucie, jeżeli panny wolne, słuchajcie, jeżeli wolne panienki, to jest takie, o coś walczę, być może podoba mi się ktoś z przeszłości, być może dostaję szansę od kogoś, jeżeli byliście pogniewani, były przemówienia, jest pogodzenie i takie fajne pogodzenie, takie bardzo takie miłośne, takie całuśne pogodzenie, słuchajcie, także nie jest źle, jeżeli przyjdzie w miłości, jeżeli przyjdzie w związkach, dla związków, moi drodzy, szczególnie w środku miesiąca przyjdą jakieś decyzje odnośnie tworzenia czegoś, czy stworzenia czegoś, czy wydania czegoś, tak, to przyjdą informacje od razu odnośnie tego, to tak jakbyście, może nie tak, zasięgnijcie informacji, koniecznie zasięgnijcie informacji, czy
nie stracicie, tak? Bo tutaj ta trójeczka akurat ma zastosowanie, ale myślę, że nie będzie problemu, że nawet gdyby przyszła jakaś tam maleńka strata, to później jest od razu z automatu, słuchajcie, tak się karty, ja Wam pokażę, jak się karty ładnie układają, czyli coś tracimy, to jest pierwsza karta, druga, trzecia, coś tracimy, ale za chwileczkę wchodzi nowy pomysł, oczyszczamy się, dostajemy kolejną szansę, tak więc jeżeli jakieś pomyłki w pracy, słuchajcie, pomyłki w pracy, niedociągnięcia, ktoś tam może postraszyć, czy szef, czy szefowa, tak, czy wspólnik, ogólnie ktoś, tak, postraszy, że a będą sankcje, będą kary, ogólnie się to rozmyje się tak naprawdę, jeżeli będzie strata pracy, to idziecie do nowej, jesteście oczyszczeni, jesteście, słuchajcie, zadowoleni, przeszczęśliwi w tym miesiącu, działacie, moi drodzy, na bardzo wysokich obrotach, ale jednocześnie w swojej energii. Pięknie się panu uziemiacie. Jeżeli chodzi o ten miesiąc, widzę, że i te jękliwe, i te niejękliwe, słuchajcie, i te, którym pod górkę, i te, którym z górki. Moja droga Bożenko, i tutaj taka jest, taka refleksja dla Ciebie, kochana. Idzie do Ciebie miłość. Czy Ci się to podoba, czy Ci się nie podoba, to idzie, kochana, do Ciebie miłość. Mimo, że jest ta stagnacja, bo to jest, nawet o tym nie wiesz, że jęczysz, na każdej płaszczyźnie super, ale to wszystko, słuchajcie, idzie do Was, drogie panienki. Jeżeli chodzi o zdrówko, jest stagnacja, są nogi, są ewidentnie, no tutaj bym stawiała na to, że jest noga, jest kręgosłup, jest zamrożenie, słuchajcie, zamrożenie, no ewidentnie tutaj z nogami jest przeolbrzymi problem, być może właśnie zakrzepica, być może jakaś krążeniówka, ale odnośnie nóg, być może coś z układem kostnym, ale od pasa w dół, tak? I ogólnie jakieś problemy czy kobiece, czy męskie, moi drodzy, to są, no może być nawet, bym wręcz powiedziała, że tutaj takie męskie. I no i oczywiście uwaga na choroby, moje drogie panienki, przenoszone drogą płciową, typową, bo może być strata. I teraz tak, jeżeli część panienek, jeszcze tutaj wrócę do zdrówka, jeżeli część panienek nie zadba w tym tygodniu, słuchajcie, o coś, co wiecie, że dolega, że coś powinnyście usunąć, coś zrobić, coś z tym zdrówkiem zrobić, później może być tylko tutaj w tej materii, słuchajcie, może być problem. Odnowicie się, ale po co ta rekonwalescencja dodatkowo, po co wydane pieniążki i czas, jak można temu zadziałać, bo jest informacja, zrób coś ze sobą, bo możesz, mój drogi, moja droga, stracić. Czyli jeżeli wiemy, że coś nam dolega, wiemy, co nam dolega i odwlekaliśmy to, to po prostu idziemy, robimy, później się pięknie wszystko uładza, słuchajcie, wracamy, spinamy swoje pierwiastki, idziemy, mamy szansę, dostajemy szansę od losu, żyjemy sobie dalej. Poza tym jest gwiazdeczka nas nie opuszcza, słuchajcie, przez cały miesiąc. No i czego, o czym nie wiemy, że stabilizacja będzie utrzymana, no, przepraszam, na takim poziomie, o jaki nam chodzi. Troszeczkę przyjdzie nam o nią powalczyć, ale to będzie tylko chwilowe. No i duża wymiana, słuchajcie, informacji, dużo działania, ogrom działania. Powiem tak, drogie panny, niektóre z Was aż się, myślę, pogubią. Nie jedna się po prostu pogubi w tym natłoku zdarzeń, jaki czeka nas we wrześniu. Jest też coś takiego, że są odwiedziny, szybkie odwiedziny, jakaś tam walka, być może o spadki, być może ogólnie o kasę, tak? Jest to pieniążek i dowiadujecie się, że coś Wam się należy z tego tytułu, no i te informacje, przepływ działania. I teraz tak, jeżeli nie załatwicie tego do trzeciego tygodnia września, ewidentnie mi się tu pokazuje, to tracicie. Później coś zyskujecie z tego, tak, bo jest nowy pomysł, żeby to w jakiś sposób odzyskujecie, ale jeżeli można to zrobić, słuchajcie, to jak najbardziej tak. Jedyną rzeczą, którą bym proponowała na nie, która tutaj jest, ja tutaj dobiorę, o co chodzi, ale powiem Wam, że prawdopodobnie kredyty i wchodzenie w spółki. Czyli kredyt, jeżeli samodzielne prace, tak, jak najbardziej, ale żadne kredyty, żadne spółki nie mogą być. Poza tym przychodzą, słuchajcie, przychodzą do Was spadki, darowizny,
Bardzo fajne, słuchajcie, karty. Jeżeli chodzi o stratę, czyli strata będzie tyczyła się tutaj od strony, idzie od strony, typowo od strony mężczyzny, być może idzie od szefa, czyli prawdopodobnie będzie zwolnienie z pracy, czy jakieś przemówienie z szefem, tak, o pieniądze, o podwyżkę, o to, że wy chcecie tej stabilizacji, wy potrzebujecie więcej, wy nie będziecie pracowały za psie pieniądze i być może to wy się rozstajecie, wy odchodzicie i jeżeli odchodzicie z pracy, to jesteście zadowolone, szczęśliwe, naprawdę jest koło, no tutaj na kole życia pięknie się to pokazuje, są bardzo ładne karty, z tego względu, że nawet ta trójka mówi o czym? O tym, że przecinacie swoją złą karmę, bo to jest takie przecięcie, odsunięcie się, to nie jest naprawdę zła, jest to bolesne, tak, jest to bolesne, bo poświęciliśmy czemuś, komuś, w jakiejś sprawie, słuchajcie, musicie sobie tutaj Państwo, jak ja mówię ogólnie, to musicie sobie wziąć to, czy jest to niwa zawodowa, czy jest to niwa prywatna, czy jest to zdrówko, czy są to sprawy bytowe, pod to sobie musicie podłożyć, bo ja czytam tylko jako ogół, tak, jest to dla mnie ogół i tak to, słuchajcie, moi drodzy, czytam, ale do czego zmierzam, że nawet jak stracicie, czy pożegnacie się z szefem, czy odchodzi, czy to wy decydujecie się tak na odejście, macie za chwileczkę dosłownie macie pracę, macie nową propozycję, czy nowy pomysł na siebie, tak, nowy pomysł, który przyniesie szczęście, zadowolenie, oczyści Was i w miesiącu jest bardzo dużo ziemskiej energii, bardzo, a je mamy wrzesień, to jest nasz miesiąc ogólnie, ja też jestem panienką, ale jest to piękny miesiąc, słuchajcie, panny, dla Was, no, dla Was, tak, jest to ogólnie przepiękny miesiąc, jest raz, dwa, trzy energie, cztery energie, słuchajcie, ziemskie, piękne, cudowne, ale mało tego, dużo Panien się zakocha, dużo Panien przebaczy, dużo Panien pójdzie do starego, do czegoś starego, ale wiele Panien pójdzie do nowego, zarówno w miłości, najbardziej bym powiedziała tutaj w miłości i do wiadomości, dużo, słuchajcie, moje drogie Panienki, dużo wiadomości, miłosnych wiadomości, przekazów o miłości, o uczuciach, o szczerych uczuciach, tak naprawdę będzie się wiele Panienek będzie się biło z myślami, czy przyjąć kielich, czy nie przyjąć kielicha, aczkolwiek myślę, że przyjmie kielich, będzie, jeżeli wątpiłyście, że będziecie kochać i czy będziecie kochane i będziecie kochać, słuchajcie, nie ma innej możliwości, także wydaje mi się, że na spokojnie otworzycie serduszko, słuchajcie, dla kogoś i dla kogoś, może być to trygon, słuchajcie, może być to trygon ognia, może być to trygon ziemski, równie dobrze, ale mogą być kielichy, ponieważ ten kielich idzie po prostu, on idzie i to są takie piękne kielichy, jest as kielichów, jest szóstka kielichów, słuchajcie, więc to są piękne kielichy, piękne energie. Przecudny jest rozkład, z tego względu jest bardzo spokojny, wyważony, taki ziemski. On jest ziemski, ale ma nutkę takiego, słuchajcie, taki podszyty nie dość, że erotyzmem, to taką siłą, pędem, napędem, czymś, co napędza, tak? Czyli spełnieniem, a już jak jest, czujemy, że jesteśmy, wchodzimy w swoją energię i czujemy się dobrze w tej energii, czasami możemy być poddenerwowani i nie wiedzieć, co się z nami dzieje, bo mamy ósemkę buław, ale jest to piękna energia, która jest potrzebna Pannie, żeby wyjść troszeczkę ze stagnacji, żeby wyjść od do i wejść w energię od w nieskończoność, dosłownie w nieskończoność, tylko tutaj, drogie Panienki, pamiętajcie w zdrówku, że jeżeli coś się przytrafi, jeżeli coś czujecie, że jest nie tak, a dzieje się to już od dawna, to po prostu zróbcie z tym, moje drogie, porządek. Jeżeli będziecie robiły porządek, a lekarzem będzie, a osobą prowadzącą będzie ordynator czy lekarz, no ogólnie lekarz, tak, pan, nie kobieta, pan, to słuchajcie, czeka zupełne wyzdrowienie, mało tego, być może będzie to tylko drobiazg i jest totalne oczyszczenie, ale przecudna energia, jest taka energia, że jeżeli idziemy w miłości, mówię tak, w miłości idziemy, są wiadomości, dostajemy ogrom wiadomości, dużo Panie w tym miesiącu dostaje ogrom wiadomości, ruchu, zdarzeń, nie wiem, czy randek, czy spotkań, czy wiadomości, na zasadzie jesteś piękna, wspaniała, jesteś
cudowna, jesteś spełnieniem moich marzeń. No, ale jest to po części prawdą, tak? Jest to po części prawdą, ponieważ spinacie się, panienki, same czujecie się bardzo dobrze. Spinacie się, wchodzicie w swoją energię, spinacie się i bardzo ładnie idziecie. Wychodzicie przede wszystkim, znaczy tak, trzymacie się, gruntujecie się bardzo mocno i tutaj we wszystkich dziedzinach życia jesteście ugruntowane, ale jeżeli chodzi o, słuchajcie, uczucia, czujecie się w tym miesiącu. Większość z Was przynajmniej będzie czuła się spełniona, albo tak jakby coś drgnęło w tej materii, ale w wielkim, w olbrzymim, słuchajcie, pozytywie. Jeżeli chodzi o pracę, moje drogie, jeżeli chodzi o pracę, to jest tak, jest tych rozejści, jest rozejście, odejście, ale to jest takie rozejście, to mnie po prostu, to mnie nie boli, mi to lata kalafiorem. Trudno, nie tu, to tam, mimo że minęło dużo czasu, troszeczkę zabolało, ale zabolało na chwilkę, bo za moment już jest kolejna praca, jesteśmy zadowoleni. Poza tym, słuchajcie, spełniajcie swoje marzenia, moi drodzy, w tym możecie zagrać spokojnie sobie w jakieś gry liczbowe, z tego względu, że wielka szansa na to, że wygracie. Jeżeli chodzi, to znaczy tak, tutaj jeszcze jest załatwianie spraw, słuchajcie, sądowych i jeżeli, drogie panny, jeżeli te, które się rozwodzą, tak, te, które się rozwodzą, no to spełnienie, tak, oczywiście jest to miesiąc dla panny, tak, czy jest oczyszczenie, druga szansa, znaczy wchodzimy w następną energię, oczyszczamy się, obmywamy się z tego, co złe, wchodzimy w to, co dobre. Przepiękna transformacja, panienki, przepiękna. Bożenko, przepiękna transformacja, masz mi się jej poddać, bo jak się nie poddasz, to będę cię lała tam przez tą kamerkę przejdę i będę lała normalnie, jak nie wiem, przez kolano przełożę. To, co było, już odeszło, pamiętajcie, to, co było, odeszło, bo tu już nie ma walki. Tu nie ma walki, to jest tylko walczenie na zasadzie takie konstruktywne, ale to jest takie bardzo, słuchajcie, emocjonalne, ale takie zdrowe. Jest walka, bo jest ta dwójeczka mieczy. To jest takie też niezdecydowanie, tak, po części, czy powinienem, czy nie, czy powinienem, czy myślę, że panny w tym miesiącu świetnie ta dwójeczka tutaj ładnie odzwierciedla się, że zobaczymy, o co walczymy, tak? My zobaczymy, o co walczymy. Walczymy o siebie oczywiście, tak? O swój byt, o swoje bycie ja, tak? Ale myślę, że wiele z Was, moje drogie, wywalczy sobie to, co chce tak naprawdę w tym miesiącu i będzie szczęśliwe, zadowolone. Poza tym będziecie w swojej, każda z Was, drogie panienki, każdy z Was, drogie panie, drodzy panowie, panny, wejdzie, poczuje swoją energię lepiej, gorzej. Jedni wejdą troszeczkę z lekkimi nerwami, z lekkim zawieszeniem, że ubu, dubu, co się dzieje, co się ze mną dzieje i ja muszę się odnaleźć w tym, ale odnajdziecie się, słuchajcie, przepięknie. Ale natłok zdarzeń. Ci, którzy czekają na pieniążki, to te pieniążki przyjdą zdecydowanie. Tylko nie bierzcie, słuchajcie, kredytów. Szczególnie jeżeli jesteście właśnie w spółkach lub tworzycie jakiś nowy projekt, po prostu poczekajcie z tym. Nie jest to, słuchajcie, dobra decyzja. Z której strony bym nie patrzyła, pięknie to wygląda. Mam stabilizację, nie boję się o stabilizację, jeździelenie. Zebrałam, tak, emocjonalnie podchodzę, mogę sobie złapać oddech też po części, tak, mimo jest, nadchodzi ogrom zdarzeń, no, odchodzi, przychodzi do mnie ogrom zdarzeń, ogrom informacji, które powodują, że coś tam mogłam stracić, ale coś poprzez to zyskuję jeszcze bardziej cennego. Czy życie zawodowe, tak jak mówię, na każdej niwie i odkrywam się na nowo, ja się oczyszczam, ja się obmywam, idę do sobie, dostaję po prostu drugą szansę, spełnienie. Po prostu wiele, drogie panienki, w tym miesiącu wielu z Was, tak, spełni się, tak naprawdę przyjdzie ogrom spełnienia. Ogrom, uwierzcie mi. Karty, znaczy uwierzcie mi, no to są karty, to są energie, tak jak już powtarzałam w poprzednich znakach, że to Wy wysyłacie te energie do mnie, a ja je wrzucam tutaj. I to, co wyłapię, od których wyłapię coś, to wrzucam tutaj, znaczy wrzucam, tutaj jest pokazane, są Wasze, słuchajcie, moi drodzy, energie. Ogólne to jest horoskop ogólny. No, nikt za Was życia nie przeżyje,
karty nie przeżyją, trzeba temu pomóc, ale na tyle pięknych kielichów, as kielichów, szóstka kielichów, słuchajcie, no coś pięknego, no i jeszcze sąd ostateczny. Nie ma, uważam, nie ma piękniejszych rozkładów i gwiazda, która nam zawsze świeci, karta wodnika, ale powiem Wam tak, jeżeli wodnik, to bardzo mocno w tym miesiącu Wam w czymś pomoże, czy w pracy, czy w zrozumieniu czegoś, czy w ugruntowaniu się, ale są to przecudne, słuchajcie, moje drogie panienki, energie. Nie mam więcej co czytać. Jest tak pięknie i jest tak fajnie. Tylko w zdrówku, moi drodzy, uwaga, jeżeli odchodzicie z pracy, nie dostajecie podwyżki, to odchodzicie, walczycie o podwyżkę, ja myślę, że jej nie dostaniecie, ale z czymś, chociaż może jest zastąpienie czegoś czymś, co jest bardziej, słuchajcie, bardziej dla Was korzystne. Czegoś, kogoś, ale zastąpienie jest to bardziej korzystne, co daje spełnienie, słuchajcie, i nie wiecie, że idą do Was pieniążki. Być może, tak jak mówię, spadki darowizny, coś niespodziewanego, być może jakaś dodatkowa praca, być może dodatkowy grant, być może, słuchajcie, premia. No, tutaj to już Państwo będziecie musieli, być może idzie renta, być może idzie dobra decyzja, jeżeli sprawy sądowe, to załatwione, słuchajcie, pozytywnie, bo jest gwiazda. No cóż, moi drodzy, pozdrawiam serdecznie. Nie będę ziewać. Pozdrawiam serdecznie. Za 2 dni zrobię Wam czytanie tygodniowe. Nie wiem, czy zdążę. Jezu, nie wiem, czy ja zdążę. Nabrałam czytań, nabrałam kupa pracy. Aj, tak to jest, no ale dobra, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie. Do kolejnego czytania zapraszam panienki. Buziaki, hej pa.